Już się płyta wysuwa. Znaczy wysuwała się i tak. Ale się też suwa. Ła. Za dużo jedno słowo powiedziałem. Dobra, ocalony jestem. CDMP3. O, nawet znalazł. Dokładnie jak temu Sony S03. Ale ja tego nie nagrywałem. Wiedziałem, że skądś to znam. Laser dobry, jak MP3 czyta. Wojsowanej płyty. Się przez silnik, to jest pewne. Musiałem go rozłożyć. Wyciągnąć silnik do góry, znaczy mechanizm lasera. Wsadzić płytę, przykręcić stabilizator, znaczy wsadzić szufladę, wsadzić na nią płytę i stabilizator. Podłączyłem i coś samo ustabilizowało i działa. Cięcie kosztów. Ten silnik, co rusza laserem, on też wysuwa płytę. Najgorsze rozwiązanie z możliwych, ale działa. Paska tam nie ma. Tak płyta jest nagrana. Ja sobie nie przypominam, ale faktycznie było. I ja jej nie nagrałem. Ona z 15 lat temu jest nagrana. Albo i więcej. Taka płyta. To nie było Roxette, to chyba polska wersja tej piosenki z 2000 lat. Kto śpiewał, nie pamiętam. Płyta porysowana, dlatego się jej. No i decydujący moment. Nie da się jej zgrać na komputer, niestety coś. Chyba nagrywarka lipna jest. Działa. Laser się chyba nie opuścił na płytę, coś czuję. Och, kurde. Wiedziałem. Ja wiedziałem, normalnie wiedziałem, że coś odwaliłem lipę. Poddaje się dosłownie już. A ładnie grał chuchy na macie. Radio. CD.
Nie działa. Jak no diskie wyświetliło, wiedziałem co się dzieje. Odbiera. Tu nadajnik blisko jest. Wciąga. Na szczęście to jest na trybie radia jako wskaźnik sygnału. Krańcówka chyba jest tutaj z tej strony i ona nie styka. Dlatego się takie jajca dzieją. Ach. Żenada. Dobra, stop orkiestra.